Dzień dobry. Ja nazywam się Daniel Czyżewski i zapraszam na kolejny odcinek Podróży z Energetyką 24. A dziś pomówimy o Wielkiej Brytanii. Jeszcze 30 lat temu Brytyjczycy byli w podobnej sytuacji co obecnie Polska. Wytwarzali ponad 2/3 swojej energii elektrycznej z węgla. Jednak przez ten czas sytuacja diametralnie się zmieniła. Dzisiaj węgiel stanowi tylko już 2%, nieco ponad 2% miksu energetycznego, a ponad połowa energii elektrycznej produkowana jest ze źródeł nisko lub zeroemisyjnych. I tak 17% energii Wielka Brytania wytwarza z elektrowni atomowych. Ma łącznie 15 reaktorów o mocy 8 gigawatów. Ponadto kolejne dwa reaktory są w fazie budowy, w fazie konstrukcji, a łączna ich moc będzie wynosić 3 gigawaty. Wielka Brytania bardzo mocno weszła w morską energetykę wiatrową. Dziś jest światowym liderem w tym zakresie, zarówno pod kątem mocy zainstalowanej, jak i generacji. I wiatraki, łącznie z lądowymi, zapewniają im 20% energii elektrycznej. Blado przy tym wypada fotowoltaika, która nawet nie dochodzi do 4% generacji energii, oraz elektrownie wodne, które stanowią tylko 2% miksu. Odnawialne źródła są uzupełnione przez biogaz, biogazownie, które ustępują tylko właściwie energii z wiatru, a stanowią ponad 12% źródeł energii w Wielkiej Brytanii. Największy jednak udział w produkcji energii w Wielkiej Brytanii ma paliwo kopalne, czyli gaz, który stanowi ponad 40% miksu. Gaz w dużej mierze wypełnił lukę po węglu, co i tak wpłynęło pozytywnie na redukcję emisji, ponieważ niebieskie paliwo emituje 2 razy mniej gazów cieplarnianych niż węgiel. Gaz z Wielkiej Brytanii pochodzi z importu. Ponad połowa tego surowca sprowadzana jest z Rosji, a reszta to LNG. Wielka Brytania słowami premiera Borisa Johnsona wyznaczyła rok 2050 jako datę osiągnięcia neutralności klimatycznej. Do 2030 roku redukcja emisji ma wynieść 68% w porównaniu z rokiem 1990, a do 2035 roku Brytyjczycy mają zakazać poruszania się pojazdami spalinowymi. Na pewno w osiągnięciu celów w energetyce pomogą nowe bloki jądrowe, a także rozbudowa potencjału energii odnawialnej. Brytyjczycy również żywo interesują się wodorem. To właśnie na jednym z kampusów uniwersyteckich na ich terenie doszło do pierwszego eksperymentalnego zasilenia sieci zielonym wodorem.